Dzień dziecka, 1 czerwca i tu mamy oto starego latacza z Greda, czyli Petera. Pamiętacie go jeszcze? Zobaczcie, jak zarósł. Piotru, opowiadaj, bo widzowie już się tam niepokoili, czy ty jeszcze latasz, nie latasz, jak tam te twoje postępy w lataniu? Czy ja jeszcze mogę? Jeszcze możesz, tak? Tak, jeszcze mogę. Latać możesz, widzę, sprzętu nie zmieniłeś, czyli masz cały czas Ventora, ale to jakiś akumulator, czyli rozumiem, rozrusznik jest, tak? Nie, to jest Tomka. Aha, bo to jest Tomka, a to nie jest twój, a no tak, no racja, a twój jest tu sprzęt, tak? To ty masz jeszcze tą, musisz, wersja Bieda Edition, tak? Czyli trzeba się namachać, żeby odpalić. Tak, ale nie, mój dziadek ma, wiesz, daje radę. No ale jak, zadowolony jesteś z tego Ventora, jakieś awarie? No na nic. Razie od pokaźnic. Coś tam zmieniałeś? Jakieś cylindry, głowice? Nie, cewkę ostatnio. To cewka. Padła cewka? No. A no to widzisz. No to co, dzisiaj pierwsze loty w tym roku? Pierwsze. Stary wyjadacz, czyli Janusz. Janusz, opowiadaj, jakie zmiany w swoim napędzie w trajce? Nie będę szarpał. Nie, a czekaj, bo Tomek tam szaleje. Mam guzik. O! Ale jak fajnie sobie zrobiłeś. Tutaj masz? Tak, rozrusznik? Tak. On się napnie tak, że mam pod ręką, nie wiem, widoczny. No to rewelacja, czyli można uskuteczniać loty termiczne. Gdyby były takie przyjemniejsze, to jak... Czekaj, pokażmy ten rozrusznik w twoim JPX-ie. Oni się tam zawsze nabijali z tej nazwy JPX, a ja uważam, że to jest JPX. A, czyli to sobie tylko zamontowałeś, tak? To masz Bendix po prostu? Wymiana zębatka. Wcześniej było koło zamachowe, bardziej tak, wyrównoważające. Aha. Także waga jest ta sama, generalnie może 1,20 kg doszło. No ale co, jakieś wibracje odczuwasz przez to większe? Żadne. Aha. No ale ułatwia to na pewno starty, nie? No, wygoda. No, no właśnie. Wygoda bardzo duża. A poza tym jak tam, Janusz, coś tam robiłeś, jakieś modyfikacje w silniku, jakiś remont, coś robiłeś, tłoka? Nie, no dopiero nic. 12 lat, także na obecną chwilę chodzi. Dopiero 12 lat? Tak, ten silnik ma, ja tak, nie mogę. Lat i, owszem, w międzyczasie były pewne rzeczy robione, tłok, raz cylinder nawet, ale no to jest normalne przy tym przebiegu. On ma przebieg jak ja, także 62 lata. Przebieg jak ja! Dlatego przyczepka. Ale już właśnie, nie, nie o! Musimy składać, rozkładać. No nie, no przyczepka jest rewelacyjna. Mówisz, że to jest przyczepka motocyklowa, tak? Po prostu przerobiłeś ją troszkę. Przerobiona, leciutko przerobiona do przewozu z tego. No i homologację masz wszystko, więc tak, się nikt nie przywali, że... Rejestracja, homologacja, oświetlenie. Potęgę, jakby sobie Janusz dorobił... Wygoda, specjalny uchwyt od razu pod rękaw. No widzę, fajnie zrobione. Janusz dorobił przednie... Z gwoździkiem, tu jest taki gwoździk. Ty, widzę. O, i teraz tylko... Ty, właśnie, dobrze Piotr mówisz, jakby sobie dorobił tu przednie kółko, miałby trajkę. Z przyczepą bym mógł. Przednie kółka można kupić do tej przyczepy. Fajna, powiem ci. A droga taka przyczepka, tak ciekawości? No okolice 2100. 2100. Zmuszony człowiek jest kupić, bo to jest proste, można by zrobić, ale nie zarejestruje się robionej. No wiem, teraz już jest słabo. Wiem. Płacimy za homologację, płacimy za rejestrację, a to jest wszystko legalne, opłacone z rejestracją. I święty spokój. Generalnie motocyklowe przyczepy na rynku są na chwilę obecną najtańsze ze wszystkich przyczep. No na pewno tak. Chyba że ogrodowe, ale ogrodowe są nie do zarejestrowania do ruchu. Janusz, który to lot w tym roku? Twój? To już będzie piąty. No proszę, to ty chyba jako jedyny tutaj polatałeś, bo wszyscy chłopaki pierwszy raz. Tak, ale to były pobudki o 5 rano. No wiem. I minus 6, minus 7, a potem przez tydzień lekarstwa. Jezus Maria. Ale warto. No wiem, pogoda jest beznadziejna, no może się w końcu coś pozmienia. Właśnie, Krzysiu, bo tu jest jeszcze na startowisku Krzysztof. Krzysiu, opowiadaj, bo rozumiem, że tutaj tylko są same APCO, tak? APCO Force 2. Ty masz, Janusz ma i Tomek ma, Tomek. A powiedz mi, jak to się stało, że ty cały czas należysz do tak zwanych kopyciarzy, czyli jeszcze nie masz wózka? Mam Ventora, takiego jak koledzy, 125, ale niestety no, mam ciągle problemy techniczne, wypaliłem już 3 tłoki. O Jezus. I powodem się okazało, że było za wysoko zamontowany tłok. Coś ty, bo co ty powiesz? U mnie było 0,3 mm, a u kolegi Piotra było 0,9. Czyli wada fabryczna jakaś? Prawdopodobnie i teraz testuję, ale gdyby tych lotów było codziennie więcej, czy to drugi dzień, to można by się bawić. Otóż żal po prostu. Wiem, no żal. No ale widzę, że ma solóweczkę, tak? Żal, tak. To jest pierwszy panie, wynapę. Idziemy zobaczyć. Trochę wyeksploatowany. Ale skajanizowana. Aha, panie. Na razie jeszcze działa. Jezu, jak ja już dawno nie widziałem solówki. Kurczę. I ratuje mi tyłek z opresji. No i przynajmniej niezawodność masz, tak?
Chwilę mi tyłek z opresji. Kurczę, proszę, no miałem taki sam napęd. Lata wielkie temu. Z takim samym śmigłem zresztą. No ale ty nie jesteś jakoś specjalnie, Krzysiu, ciężki, nie? To dajesz radę, no, nie? Teraz od roku mam budowę, więc szedłem do najniższej wagi od 75 kilo. Więc... to spokojnie ci stalówka wystarczy. Więc Janusz się śmieje, że po dwóch krokach będę latał. Ale no i tak właśnie. Nie ma w porównaniu, bo ja miałem inne skrzydło, no to było dużo cięższe, twardsze do startu, a to jest po prostu rewelacja. Apko Force wiem, widziałem to już może nieraz. Może w powietrzu mówiąc. Troszeczkę tam myszkuję, ale... Do startu? Ale jak bomba. Mi Janusz pokazał na samostawiaczach i na wózku, wtedy z kanapką w ręku, widziałem. Znaczy z kanapką nie widziałem, ale widziałem jak stawiał faktycznie, no, tak, to, tak, bez problemu. Pod wrażeniem, dlatego też, wiadomo, jeden podpatrzy, przetestuje, drugi podpatrzy i tak się mówię, trzy glajty zrobił. Piotr, czy to prawda, że ty jesteś jeszcze posiadaczem najbardziej archiwalnego skrzydła? Rozumiem, że to jest Revolution z Paramani, tak? No i jak to oceniasz? Myślisz coś o nowym? No, cały czas myślę, nie? No. Czyli co to będzie? Apko Force? Czy coś w dudkę idziesz? Nie wiem jeszcze. Ale coś myślisz, tak? Nie wiem jeszcze, muszę się najwyżej tutaj, wiesz, przelecieć na jakimś tym jabłku. I zobaczysz wtedy, zobaczę, tak? Zobaczę, bo akurat Krzysiek ma taki, wiesz, pod mój rozmiar. To ile twoje już ma lat? No dychę. 10 lat. No i będzie startował teraz Janusz na swoim Apko Force 2. Warunki dzisiaj są fenomenalne do latania silnikowego. Cisza, spokój. Krzysiu startuje. Apko Force 2 i napęd solo, proszę. No i już powietrze. Piotrek startuje, proszę bardzo. Poszło ładnie. Pierwszy lot w tym roku, 1 czerwca. Mam nadzieję, że się nie przestraszę tego glajcika u góry. Janusz chyba ląduje.
Koń się chyba boi. Pięknie. Haha. To jest to. No jak warunki? Wiesz co, super. A nie wali od tej chmury, bo tutaj tak zaczęło trochę dmuchać, wiesz? To trochę tak, bo byłem nad Proszowicami. Aha. A Proszowice całe są w słońcu. Coś ty. Aha. No to masz różnicę. Od słońca tam, od betonu troszkę było, ale dałeś radę. Fajnie. Do wytrzymania. No i dobrze. Warunki dobrze. Super, mimo wszystko po tej przerwie. No jeszcze przy okazji, Janusz, cię zapytam, czy tak, tu masz odpalanie, tam masz akumulator litowo-jonowy, a ten wyłącznik przy ramie to jest jakiś awaryjny, czy do czego to jest? Znaczy nie, początkowo miałem... Uważaj, aha. No. Tylko ten miałem początkowo. Aha, czyli masz dwa. Ale doszedłem do wniosku, że macanie na ślepo ręką jest nie. Wiem, aha, paskudne. I dlatego dałeś tu. Dlatego dołączyłem przeniosłeś. Kable. Aha, widzę. Mogę go rozłączyć, jakbym zdejmował uprząż i... Akumulator jakiej pojemności masz? Akumulator jest od drona. A. To się jest chyba 5 amperogodzin, bo widzę, 1000 amperogodzin. Ile razy możesz odpalić na nim, że tak powiem? Szczerze mówiąc, on przewyższa potrzeby jakiegokolwiek napędu. Tak? Aha. Podobno rotaksy zapalają nim. Co ty powiesz, takim małym ogniwem? Takim małym. Natomiast większość używa akumulatory 2000-2100 pojemności, aha, a to jest dwa razy tyle. Krzysiu, jak? Cieszysz się jak co? Jak młody pies? Cieszę się jak młody pies kłami. Jak młody pies chłopczy, co tak się latało fajnie? No pomimo trochę zimna, ale super. No, Krzysiek, ale co, solo daje radę, tak? No daje radę. Nie Igor ma... Miłoszewski górą, tak? Nie ma jakiegoś szału, ale super, na spokojne latanie to. Nie no, przy twojej wadze to wiesz, chyba byś poleciał nawet na nie wiem, wentylatorze domowym. No. Panie Piotrze, jak tam się latało? Fajnie. Znowu pan z tym papierosem występujesz, no a tu trzeba... Kurde, wiesz, trzeba uzupełnić różne nikotynę, paliwo... No ale to wiesz, no teraz niemodne palenie, wiesz, no... Czemu? No elektroniczne się już pali, nie pali się takich, no... Tak? Piotek, schudłeś coś, zmarniałeś coś, nie wiem co to się dzieje. Jak? No jakoś tak szczupły, zawsze miałeś brzuszek, tu brzucha nie ma, coś ty zrobił? Kurde, człowiek. Ćwiczysz na siłowni? Wylaszczyłem się. Czy tak po prostu od tego życie. COVID-a, COVID cię tak... Życie. Życie i zapierdął, tak?
elegancko podchodzi sobie na zgaszonym silniku, czyli tak jak lubi i jak zawsze to lubił i zawsze to robił perfekcyjnie, proszę. Jeszcze! Co tak słabo? O, Piotruś będzie lądował w końcu. Kurczę, proszę. Paramania daje radę. 10-letni skrzydełko w kolorze kombinezonu Piotra, proszę bardzo, wylądowane. Do samochodu dojeżdżaj od razu! Pakuj! No nie, no! Panie Piotrze, jak tam pierwsze koty za płoty w roku 2021? Dobrze, bardzo dobrze. Czyli co, rozumiem, że kariera lotnicza będzie kontynuowana, tak? Tak, myślę, że tak. Ale jeszcze się uda coś polatać w tym roku? Już dobra, nie będę złośliwy. Zobaczymy, jak pogoda pozwoli, nie? No wiem, ale będziesz coś walczył, tak? Nie, no to na pewno, no to pierwsze koty za płoty, nie? Ale to jest lekkie. A, tak wkładasz sobie trajeczkę, czyli po prostu na ten i tu masz... Ty fajnie to zrobiłeś i tu ci się koła blokują, pewnie przypniesz i po ptokach. Tak. Tylko no, dobrze, super pomysł. Już więcej do przodu ci nie pójdzie, nie? No ale nie ma potrzeby, bo tutaj już... No jest, tu masz zablokowane na kołach, tak? Nie, gniazda na koła są. Wiem, ale aha. Ja ci powiem, wiesz dlaczego... A tą przód będziesz też przód będziesz chyba tak, montował, tak. Nie? Tak, no w trzech punktach mocuję. Bo, że tak powiem, bo gruby jak wiózł motolotnie... Nie daj super. Boże, zawiódł samochód, jakbyś jechał, to możesz się napędzać, nie? Właśnie. Tak, dobry pomysł. To szybko to śmigło ci się nie napędza. Napęd hybrydowy. Blokuję, bo za pierwszym razem myślałem, że mi odpali na pych. Mnie się przy 120 mnie się napędziło i pokrowce poszły w kół.